Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Maręczo z tej strony, kłaniam się. Znowu odwiedzamy Marianowa Podstawkowicza na Czeskomie i znowu, no patrzymy co on tam gra za. Bania Luki, rywal jest z Kazachstanu, ma bierki koloru białego. Znowu Sycyl? Znowu Sycyl? Nie no, zagram Francuza. Co zmienimy? Zagramy Francuza, czyli mocno, mocno pasywnie, ale cholernie solidnie. D5, znaczy mocno pasywnie, może nie tak mocno. Ale przy optymalnej grze zawsze tutaj będziemy mieć problem, szczególnie przy zamkniętych wariantach z białopolowym gońcem. Chociaż cieszę się i cieszę się, jak mi grają E5. Wiecie dlaczego? Bo plan gry jest prosty jak budowa tetetki. Naciskamy na D4 w różnorakiej konfiguracji. Czasami hetman wchodzi najpierw, żeby nie było podwiązania. Hetman B6. I to jest klasyka gatunku. Skoczek idzie tędy, żeby napadać na D4 lub tędy. Jest kilka podejść. Gońc D7. Tak, i spokojnie goniec C2. Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. I teraz, proszę pana, tu można zagrać. Wiem, że jak jest bicie, to chyba wchodzi najpierw strzał tutaj, ale pójdę sobie skromnie. On z roszatką. Owczarka czes 8-8. No nie udało mi się jeszcze przegrać, chociaż próbuję. Próbuję coś podstawić. Schematy tu wisi. I często grają mi tutaj. Znaczy, często grali mi, pamiętam, w przeszłości. Ja tu woda, po prawicy, po lewicy kawa, ha, z tyłu drink, nie no żartuję, nie o tej porze, no bez jaj. No nie mów, że zaskoczyłem cię tym ruchem, no. Okej, po prostu oddajesz, tak? I to którym skoczkiem bić, tym mniej stabilnym prawdopodobnie. No to fajnie, nigdy podwiązania tu nie będzie żadnego. I teraz tak, tiu. Mój los chce dla mnie. No, przechodzimy do końcówki z pionkiem więcej. Okej. Tu groźba. No tak, zauważyłeś, że jest groźba. Brawo, ty. Tiu bym chciał zagrać. Ojej, a wiecie co ja zagram? A, bo kolejny ruch to taki będzie najpewniej. Bo ja tu chciałem zagrać wieżą. Kontu. No da, teraz pomyślmy, bo to jest dobra poza. No nie, trzeba kończyć rozwój. Tu zawsze zdążę wrócić. Chorąży zawsze zdąży. Skok do gry. Skok do gry. Ja teraz tego skoczka mogę z tiempem podwiązyć. No chyba mogę, nie? Dobra. Nawet walnę tak. Mamy obaj po parze gońców, więc otwieranie pozycji będzie wcale nie dla mnie klęską rodzaju. Klęską żywiołową. No teraz on nie pozwoli. Trzeba wszystkie tutaj przewidzieć za i przeciw. Tu i tu i... Aha. Tu i czekaj, Waś, co my tu mamy? A ja zagram tak dziwnie. Ten skoczek, on tutaj nie spełni swojej roli. Ja zagram w ten sposób. Skurczę regres. Kurczę dziadku. To jest regres. Ale dobra, bo ja sobie tak zaplanowałem takie manerwy radosne. Natomiast jest F4. Aha. Okej. Okay. Aha. Okej. Okay. To nie widziałem tego. Ale z drugiej strony, jak ja walnę tu, to wciąż bronię tu, więc co? Załóżmy, że oddasz jakość i wejdziesz mi z szachem. Ja zagram wtedy tu. Ty weźmiesz wieżę. Nie no, to nie jest dobry ruch. To nie jest dobry ruch. No nie jest. Nigdy nie był. Nie był. No nie był. No nie był dobry, no. No nie był dobry. Mam dwa pionki do przodu.
Ty dasz szacha, ja odejdę tu. Jak chcesz coś z tego mieć, to musisz wziąć wieżę. Z tym, że jak weźmiesz wieżę, to ja to odbijam. I materialnie jestem lepiej ustawiony. Mam na myśli fakt, że wciąż plus dwa. Plus dwa pionki. No kombinował, kombinował. Tu mi zagra, jak zagram tu. A! Gramy w ten sposób. Zaraz wieżyczka, goniec. O, będzie dobrze, będzie fajnie, będzie sympatycznie, będzie miło. Zagram tu, bo to jest dobry skok, nie można go kopnąć. On co prawda jest parą gońców. Kif, to jego parę gońców, człowieku. Co on mi tutaj, bez dwóch pionków, z parę gońców, z parą gońcy. Jasne, jasne, jasne. Tu będą motywy, tu zagra wieżę i będzie chciał zbić tutaj. No, nie widzę w ogóle tego motywu, totalnie nie widzę. No, tam. Totalnie nie widzę. Jak odejdzie wieżą, to nawet chyba sobie walnę tu. On będzie się cieszył, że ma taktykę. A ja będę miał tu pionka i goniec będzie spadł. Ja go czytam z niego jak z otwartej knigi. No to strzał. Proszę pana. Tylko tak, jak ja romnę tu, on zagra tu. Ja wrócę tu, to on jednak walnie tu. Więc może mu jednak na to nie pozwalać. Przepraszam najmocniej. To może robnąć jednak po ruchu tutaj. Mam ruch tutaj. To już przesada jest chyba. A, trzeba upraszczać sobie sytuację, nie? Tam komplikować z dwoma pionami więcej. Ty. No dobrze. To jest posunięcie logiczne. To jest posunięcie logiczne, tu mi spada, tak? Dobrze gra. Taka wymianka pionków. Jeszcze tu mi weźmie. No nieładnie, 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 nieładnie. No chyba tu zagram. Chyba tu zagram. Jak chcesz zbić, to be my guest. Be my guest. No nawet możesz pójść w takie coś. Ale to ja wtedy dojdę koniem. No tutaj wisi, tak? A jak ja pobronię? No jeszcze coś tam ciśnie, nie? Mimo, że jest bez dwóch pionków, to jeszcze ma kontrgrę ze względu na to, że no ma parę gońców w wieży aktywną. Aha, to jest posunięcie szachowe. Szachowe posunięcie. No to jak się tak przestawiłeś, kurczę, z tą moją realizacją. To jakieś cyrki. Też to jakieś cyrki. Bicie, bicie, bicie tu spada. Ha. Ja tu, on tu, ja tu. On tu, ja tu, on tu. No niejasna jest ta cała sytuacja. Niejasna jest. Ojej. Mocno niejasna. Aha. Szczał. Szczał, szczał, szczał. Ja tu, on tu, ja tu. Tego konia nie będę... Nie wiem, wziąć tu czy nie brać tu. On wtedy bije tu, ja biję tu, on bije tu. No nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo. Nie, ja chcę zachować figury w grze. Ja chcę zachować figury w grze. Tego się nie boję, bo to... figury w grze. Nie chcę za szybko upraszczać tutaj. Jestem tylko z pionkiem do przodu, niestety. Tylko z pioneczkiem do przodu jestem. Zagram sobie teraz w ten sposób. Ok, 3.20. No to się będzie działo, powiem wam. Bo czas jest średni. Czas jest średni. No to chyba prujemy. Czekaj, zagram tutaj jeszcze najpierw, żeby po pchaniu pionka nie podwisało. Ok.
To teraz sobie zagramy tutaj. Nie, wrócimy. Chyba nie ma lepszego miejsca dla tego skoczka na razie. Kurczę, jak to wygrywać? Kurczę, dziadku. Kurczę, dziadku. Ho, ho, ho. Tu zagram. I tu chcę przyjść. Ja tego konia muszę wymienić za któregoś gońca. Tu, tu. To bez sens. Teraz tu. Dobrze, jest ok. Jest ok, bo ja biorę tutaj. Wezmę tego gońca. Wezmę go. Nie masz czarnopolaka, to mnie cieszy. Ok. Dobra, bez pionka mało mam, mało tego. Mało tutaj mamy. Atutów? Atutów? Co tu grać, kurde mać? Dobra, tak zagram. Radosne szachy. To mi jest tak naprawdę niestraszne w ogóle. Okej. Teraz tak mógłbym spróbować. Ale tu mi wisi, nie? Tak mogę jeszcze zagrać. Tylko on bije, bije. I on bije tam. Kurde. Gram jakieś poparzone rzeczy. 2.15. No, łapie stresa, to dobrze. Niech się coś dzieje, moi drodzy. No tutaj do końca nie wiecie, czy Marian zdąży. No przegranej raczej nie mam, no chyba, że na czas, jeśli już. To będzie idea. Zaraz. To będzie zaraz idea. Nawet już. O, chyba. Chyba mamy to. Ojej, trzeba było poczekać na taktyczny final blow. Oczywiście jeszcze jest szach, ale to raczej już jest za późno. Na szaszkę, ewentualnie szacha można dać i wiecie co? I oddać jakość. Czekaj, nie, no to nic nie zmieni. A, tak, można, no. Ewentualnie, żeby jeszcze bez strat być. No, ja już to wtedy zrealizuję, bo już te pionki pokasuję. Kurczę. No, a ktoś powie fart. No niekoniecznie fart. Po prostu kilka słabych ruchów w grze środkowej, już można powiedzieć nawet w końcówce. I z przewagi zrobiła się no taka mała kupa. No. Taka mała kupa się zrobiła. Z przewagi. Oczywiście tu jest jeszcze sporo gry. Sporo? Może nie sporo. No czas, nie? Kwestia czasu. Szkoda czasu i atłasu. Goniec więcej. No co to za kamikadze? Trzeba było grać do końca. Może jeszcze bym na czas przegrał. Owczarka chess. No. Kurczę, dwa pionki więcej i takie problemy. Już ta para gońców zwierzył i tym moim słabym pionem. No nie było przyjemnie. Czyli co, oddał wieżę i mówi, teraz czekasz. Oddałem wieżę, saknąłem ją, to było taktyczne poświęcenie. Tak zwany gambit. Czasami jest tak, że taka wściekła wieża jest, że na przykład oddanie wieży powoduje pata, ale tutaj pata nie ma. Ojej. Powiem wam, przeziębiony jestem, kurczę, źle się czuję. Źle się czuję, kurczę, dziadku. No. Ale serio? Zdarzyło się w ogóle komukolwiek z was sprawić, że rywal czeka? No bo to jest jakiś taki problem ze sobą chyba. Już o tym mówiłem niejednokrotnie. Jakiś taki problem emocjonalny. Nie radzę sobie z emocjami, z przegranymi. Nie radzę sobie z porażkami w moim życiu. Dziecko, no, przegrałem, mamo. Dobrze, przegrane są potrzebne, o ile wyciągasz z nich wnioski. To jest tak zwany nawóz sukcesu, synu. Owczarka chess, to jest nawóz sukcesu, człowieku. Ja mu coś napiszę. A nie, bo jak będę pisał, to zaraz wyłączy się ten.
Wcisnę jakiś znak, bo ja mam jakieś takie skróty klawiszowe i wyłączę nagrywanie. O Jezu, no dobra, no. Ej, to tak wygląda, żeby Francuz rozegrany i owo, za przeproszeniem ze strony rywala, podwalił ważnego pionka centralnego, będę się wyżywał teraz na nim. Bardzo źle zagrał. Nie no, Deby zagrał kiepsko, ale później ja miałem problem z zrealizowaniem tego. O. W porządku. Porzucona partia. Ale musiał tą minutkę poczekać. Nie ma tak, nie ma miękkiej gry. Dwa błędy, dwa przeoczenia. Nie, no rzucam szachy. Żartuję, nie rzucam. Francuzik zamknięty. Książkowo. Roszada jest błędem. Zamiast roszady można grać na przykład konia 3, żeby tu przyjść. Albo A3 w ogóle. Można zagrać. Królew 1 się grywa też. Skoczek C3 się grywa. Dużo jest ruchów. Skoczek F5. No i wieża tutaj była ruchem. Hetman bije. On mógł tak naprawdę zagrać. Silnik to ma pomysły. Ty. No i dobra, jest tu no wygrana partia. No pionek więcej, no wszystkie figury też na jedynce. Okej, to jest ruch, gdzie wytracona została przewaga. To mnie interesuje. To jest ruch słaby. Goniec C7 trzeba było grać. No dobra, ale wciąż mamy tutaj lepsze o wiele. I tu jest motyw, który przegrywa. Bo to są dwa finalnie pionki. Więcej. No i ta moja realizacja tutaj taka, tu wszystko ok. O, wieża 8 przeoczenie. Dlaczego? Trzeba było jednak wziąć. Trzeba było po prostu jednak wziąć. I to tyle. Oddać tu. I zabić. I to tyle. Tu wisi. Aj, tchórzliwa gra, tchórzliwa gra. No ale wciąż jest dobra poza. Skoczek B6. Kolejne przeoczenie. Znowu A3 leć. Jakoś tak mówię, no nie będę brał tego pionka. Bo jak wezmę tutaj, to on weźmie tutaj. Nie uznałem, że to jest takie bombowe. No. A jednak było. Czyli dwa razy po prostu piona miałem, tak jak zresztą mówiłem. Widziałem, że on jest, tylko go nie wziąłem. Tu znowu mogłem bić. Chociaż wieża A8. A, wieża A8 od razu. No czemu nie wieża A8? O Jezu, no takie ruchy, naturalne ruchy, kurczę. Pasywnie. Bo znowu się przestraszyłem tego pionka. Po co bronić tej słabości? Wymienić tego no, słabiaka za tego. I spoko. Wieża A8 znowu jest zamiatająca. Wieża D7 to błąd. Kurczę, co ja gram? D4 trzeba było jechać. No myślałem o D4, tylko zagrałem najpierw tak, żeby nie oddać tutaj. Znowu tutaj martwię się pierdołami. Przecież nie mógłby tak zagrać, bo wchodzi to. Co ja? Kurde, bale. Nie dzień do gry dzisiaj, nie dzień do gry dzisiaj, ale zagrałem. Proste rzeczy, nie widzę. Ojej. No i tutaj już chyba partia układała się dobrze. Król 7. No on tam w tej końcówce nie pograł dobrze i tu nie zobaczył motywu, że grozi, tu H3 trzeba było zagrać, że grozi G4, nie? No i po tokach. No dobra, słuchajcie. 1593 lecimy dalej, 1600 w zasięgu. Siła, moc. Marianów Podstawkowicz.